Proszę Państwa, nasze radio to KFM Euroconchita, Barbie Baby Langstrom Extra. Jest takie misjonarskie, stary tramwaj, stara wiara, stary papież, stara ulica Wyszyńskiego. Proszę Państwa, prawdopodobnie ulica Wyszyńskiego to jest tu, Stefana kardynała Wyszyńskiego, bo tam i tu to jest ulica Wyszyńskiego. Wyszyńskiego. I przez te, jak przechodzimy, to jest Wyszyńskiego. I teraz poczytajmy. A co to jest za napis? Pamięć. Bądźmy dobrej myśli. Pamięć. Skwer pamięci. Dobrze. Skwer pamięci. Niech się święci. Co tu jest? Nic nie jest napisane, ale idziemy dalej, bo tu coś na niektórych jest napisane. Skwer pamięci, niech się święci. Czyli instytucje i firmy, które znacząco wsparły budowę pomnika, zarządzili dla Miasta Stołecznego Warszawy, Zarządu Pamięci Warszawa Centrum, Zarząd i Rada Dzielnica Warszawa Wola, Rada Matki Męczeńskiej Pamięci, Marko Pols, Polocz, Warszawa, Bakoma, S.A. Warszawa. Proszę poczytać, bo Szkoła Podstawowa 225. O, teraz dobrze widać, prawda? Także widzicie Państwo. Mamy różne wartościowe takie. No niestety Wola była najbardziej doświadczona chyba w Warszawie, no nie mam pojęcia, ale ten pomnik powstał ku przestrodze i pamięci przyszłych pokoleń Polaków z inicjatywy, ale co do czego, to konkretnie oni nie napiszą, tylko tak wiesz. No, także proszę Państwa, jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, skwer pamięci, skwer pamięci. I żydowska pieśń. Oklemon, apime, apime, nanani, lingemeno, siga, sigaro. Oklemon, apime, apime, nanani, le moja tunga, tunga, vero. Artysta, rzeźbiarz Ryszard Stryjecki. Wszystko Państwo rozczytacie dzięki śladowi zapisanemu. Proszę Państwa, może jeszcze jedna, nie więcej, bo tamte dwie z lewej, dwie z prawej są puste. Ustanowiono 5 sierpnia ogólnowarszawskim Dniem Pamięci. Także możecie Państwo przeczytać wszystko, co my, to co i myśmy tu przeczytały, gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Euroconchita, Barbie Baby Langstrom Extra. I z tego wynika, że to jest ulica Wyszyńskiego, ale ona tam dalej jest ogromna i wielka. Wielka, nie wiem, czy to jest dlatego tak ona dziwna. Także proszę Państwa, ulica, jak Państwo widzą, Leszno, to jest Leszno, to samochód pojechał, ale skręcił w Stefana Wyszyńskiego. Stefana Wyszyńskiego, a na bloku napisane, tak, bo ja wiem, że ulica Stefana Wyszyńskiego to jest ogromnie wielka i długa, a tutaj ona widocznie wchodzi w tę uliczkę, taki, widzicie Państwo, ciasny punkt, abyśmy się zorientowali, o co to tu naprawdę chodzi. No ale że to tylko Świadkowie Jehowy wiedzieli zawsze, o co chodzi, ci, którzy Biblię badali, ci, którzy przy Biblii byli, to tak. Proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio, Tok FM Euroconchita, Barbie Baby Langstrom Extra, bądźcie z nami. Ulica Stefana Kardynała
Wyszyńskiego. Czyli proszę Państwa, buziaczki i proszę jeść kaczki, gdy nadaje to nasze radio. Buziaczki i proszę jeść kaczki, gdy nadaje to nasze radio. Radio Conchita, Talk FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Buziaczki i proszę jeść kaczki.